No, mecz się rozpoczął bardzo dobrze dla nas, bo wyszliśmy dosyć szybko na prowadzenie. Prowadziliśmy 1-0 i 2-0. Niestety przytrafiły nam się dwa błędy i najpierw straciliśmy bramkę, następnie został podyktowany przeciwko nam rzut karny, ale na nasze szczęście Michał Konkol obronił jedenastkę i był to taki przełomowy, taki trudny moment tego meczu, ale na szczęście udało się wybronić, strzeliliśmy kolejne gole, do przerwy prowadziliśmy 4-1, skończyło się 11-2, także jesteśmy zadowoleni, jesteśmy usatysfakcjonowani. Jesteśmy po kilku meczach tego sezonu, bodajże 5, tak, z tego co pamiętam. W tych pierwszych meczach graliśmy dobrze, ale nie punktowaliśmy albo punktowaliśmy mało. W dwóch ostatnich meczach nareszcie przyszły 3 punkty i to takie wyniki naprawdę bardzo przekonujące. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, kiedy wygrałem w swojej przygodzie z piłką 13-0 z jakimś przeciwnikiem, także tu się cieszymy, że w końcu przyszła ta skuteczność i to ma przełożenie też na punkty. Niemniej jednak za rozmiary tych naszych zwycięstw nikt nam dodatkowych punktów nie przyzna. To są też tylko 3 punkty dopisane do tabeli. No i gramy dalej. Czekamy na następne mecze. Będziemy grali do samego końca o możliwie jak najlepszy rezultat.